Witajcie moi drodzy serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będzie odcinek specjalny, ponieważ dostałam zdrapki od mojego widza Marka. Marek wysłał mi zdrapeczki, tutaj mam w kopercie je. Zaraz się przekonamy, co to za zdrapki. Ja Ci Marku bardzo serdecznie dziękuję za to, że postanowiłeś mi tutaj troszeczkę wspomóc mój kanał. Bardzo mnie to cieszy i po prostu dziękuję z całego serca. Moi drodzy, jeżeli chcecie mnie wspomóc podobnie jak Marek, albo chcecie mi coś wysłać, może jakieś ciepłe słowa, jakiś list, cokolwiek, to na dole tego filmu znajdziecie adres, gdzie możecie wysyłać przesyłki do mnie. Moi drodzy, nie przeciągam, zobaczmy, co mi Marek wysłał. No moi drodzy, oczywiście są to zdrapeczki, tutaj mam właśnie je i słuchajcie, tu już mam jedną zdrapkę zdrapaną, ale powiem Wam dopiero później, ile tutaj jest wydrapanej kwoty. A tak moi drodzy, mamy do drapania dzisiaj, na szczęście, za złotówkę. Ja jeszcze tej zdrapeczki nie drapałam, więc to będzie mój pierwszy raz z tą zdrapeczką. No jestem ciekawa, czy będzie kokos. Dzisiaj jest premiera tej zdrapeczki u mnie na kanale dzięki sponsoringowi Marka. No i jeszcze tutaj mam zdrapeczki za 2 złote, super 7, piękne są, one kolorystycznie bardzo mi się podobają, sztuk 10, no tu teraz jest 9, ale bynajmniej mamy 10 sztuk tej zdrapeczki w sumie, nie? I prócz zdrapek za 2 złote jeszcze mam 2 szczęśliwe linie. Mam nadzieję, że będą tutaj szczęśliwe i owocową eksplozję. Marku, jeżeli oczywiście coś wydrapy konkretnego, dzielimy się na pół. Więc moi drodzy, zapraszam do oglądania, do trzymania kciuków za mnie i za Marka. Przekonajmy się, co mi Marek tutaj wysłał. No to moi drodzy, zaczynamy drapać zdrapeczki od Marka. No tutaj mamy właśnie te wszystkie. Zaczniemy od premiery, na szczęście. Zobaczymy, zaczynamy. No to dobra kochani, show trzeba zacząć. Może troszeczkę przybliżę, żeby było widać. O, lepiej chyba, prawda? Dobra, no to trzymamy mocno, mocno kciuki za te zdrapeczki i sprawdzamy, czy będzie jakaś wygrana. No to sprawdzamy. Tutaj ile w ogóle? 3 identyczne symbole muszę znaleźć. Czy będą 3? O, jest 7. Siódemeczka, pierwsza zdrapeczka i już mamy tu jakąś wygraną. 7 oznacza, moi drodzy, no kochani, 5 zł. No to ładnie się nam zaczyna. Nie, no po prostu nie wierzę. Super zdrapka. Za 5 zł, pięciokrotność. Dziękuję, Marku. Sprawdzamy dalej. Tu już widzę... kontrolne mi się zdrapały, ale może będzie główna. He, nie ma głównej, no ale dobrze, super. Zwróciła się tu zdrapeczka pięciokrotnie. Jeszcze raz spojrzę. Tak, chyba to będzie 5 zł. Tak, moi drodzy, 5 zł wygrałam. Bardzo się cieszę. No, fajnie się zaczyna, ale u mnie zazwyczaj jak się zaczyna dobrze, to się kończy fatalnie. No, ale dobra, sprawdzamy dalej. Zobaczymy, no co tutaj Marek wysłał, jakie zdrapeczki. 2, 4, 8, 5, 3, 6 i 9. No, niestety, nic nie ma. Sprawdzamy kolejną zdrapeczkę. Tu mamy 3, 6, 5, 8, 9, 4 i 2 złote. No, tutaj nie ma nic. Szukamy siódemki nadal. Czy jaka siódemka trafi się nam? 6, 4, 8, 5, 2, 3 i 9. Same pustaki. Dobra, kolejna zdrapeczka, siódemeczka.
No, czy tu będzie? O, moi drodzy, pierwsza wydrapana siódemka i już jest siódemka ciemna, więc ta czarna. I tu będzie przypisana kwota do niej, wygrana. Sprawdzamy dalej. 2, 3, 4, 8, 6 i 9. I tu mamy, moi drodzy, 2 złote. Super! Zwróciła się zdrapeczka. Bardzo mnie to cieszy. Kolejna zdrapka. Sprawdzamy. Moi drodzy, o, coś nie było ostrości. No i moi drodzy, tak. 4, 5, 2, 9, 8, 3 i 6. Tu niestety nic nie było. No to sprawdzamy kolejną zdrapeczkę. 5, moi kochani, 3, 4, 2, 9, 6 i 8. Dobra. Moi drodzy, no nie ma nic. No ale to bardzo miłe. Naprawdę to jest bardzo miłe, że Marek mi tutaj wspomógł w tworzeniu tego kanału. No, drapę z drapki właśnie od niego. Oczywiście Marku, jeżeli coś tam, wiesz, wpadnie, no to 50-50, nie? W ogóle drapaczek make-upowski mi zginął. Pizłam gdzieś go i nie wiem, gdzie jest. Nie ma nic. Nie wiem, stopą drapę, ale ona jest bardzo fajna do drapania. 3, 6, 8, 4, 2, 9 i 5. No, moi kochani, zdrapeczki coś się tutaj nie chcą wykazać, te siódemki. Ta zdrapeczka za złotówkę się wykazała. 8, 3, 2, 7, 9, 5 i 6. I widzę tutaj już po kontrolnych, że to będzie dwójka. Zwrot, ok, super. Super, super. No to kolejna zdrapeczka. 6, 2, 4, 5, 8 i 9. Nie ma niestety tu wygranej. I to była ostatnia siódemkowa zdrapka. Jeszcze przeliczę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 2 wygrane. Dobra, wszystko się zgadza, nic nie pominęłam. Dobra, moi kochani. A więc... Wasze ulubione liniowe zdrapeczki. No moi drodzy, zobaczmy, czy tutaj coś będzie. Zobaczmy. No to zaczynamy może od tej szczęśliwej linii. Mam nadzieję, że wszystko widać dobrze. Dobra, no to sprawdzamy. Twoje symbole. Moje symbole to jest tak, diament. Szukamy diamentu. Właśnie Marek to jest taki diament, moi kochani. Diament widz, który mi pomaga tworzyć kanał. Ja bardzo się cieszę z takich prezentów. Naprawdę miłe zaskoczenie. Naprawdę miłe zaskoczenie. Diament, dobra. Sprawdzamy kolejną. Kolejny symbol, sakwa. A tu jest sakwa. Tu też mamy sakwę. I tyle mamy ze sakiew. Dobra. Słoń. Tu jest słoń kolejny. Znaczy jeden tylko. Kolejnego nie ma. Pochowały się te słonie. Co to jest? Gruszeczka? No, gruszka. Czy jest jakaś gruszka? Gruszka. Nie ma gruszki. Nie ma chyba gruszek. Banan. Czy jest tu jakiś banan? Czy Lotto nam będzie pokazywać dzisiaj same banany? Kokosy czy melony? Nie no, melonów to może nie będzie tutaj w tych zdrapkach, ale no, wiecie, mogę wygrać kokosy. Marek, byśmy się podzielili. Podzielilibyśmy się tymi kokosami na pewno. Co tu jest? Złoto. Czy jest złoto? Nie, nie ma złota. Biedronka. Biedron. Rodzaj chyba męski. No, trochę tych biedronów jest. Jest
tutaj troszeczkę biedronów. No dobra, kolejny symbol. Jabłuszko. Szukamy jabłuszka. Jabłuszko, jabłko. Jabłku. Nie ma jabłuszek. Arbuz. Jest arbuz. Czy jest więcej arbuzów? Chyba nie. Dobra. Pan krab. Czy jest pan krab? Jest pan krab. Pan krab tutaj też jest. Czy jest więcej panów krabów? Nie ma. Wisienka. To są wisienki. Tu jest wisienka. Więcej wisienek. O, tu jest pan krab jeszcze. Tu się schował. Gadzina jedna, chociaż to nie jest gad. To jest skorupiak czy pajęczak? Chyba skorupiak. Nie, pajęczakiem to chyba jest skorpion. Nie krab. Ananasik. Ananasik. Nie ma. Nie ma. Moi drodzy, a wiecie jak ananasy rosną? Bo niektórzy myślą, że na drzewach. A to nieprawda. One rosną przy ziemi samej. No, one tak jak palemki wyglądają malutkie. Mhm. Byliny to są chyba tak. To jest chyba bylina. Taki rodzaj rośliny. Jakaś tam grupa. Księżyc. O. Oj, księżyc tutaj mamy. O, widziałam, na pewno widziałam. Garnek tu jest. Ale tylko jeden? Ej! Kolejny symbol, gwiazda. Szukamy gwiazdy. Tu jest gwiazda. Gwiazda. Nie ma gwiazdy. Korona. Nie ma korony. Cytrynka. Tu jest cytryna. Czy jest jakaś inna cytrynka? Tu jest cytrynka. Nie ma więcej cytryn. Kości. Kości. Nie ma kości. Pomarańczka jest jedna. Druga pomarańczka. I więcej pomarańczowo. Tu jeszcze mamy arbuz. Tu już więcej nie mamy. Pik. Tu mamy pika. Tutaj też. Dużo nam to chyba nie da. No zobaczymy ostatni symbol. Tęcza. Tu mamy tęczę. Tutaj też mamy tęczę. Tu mamy tęczę. No i w sumie wyszło, że no mamy Lipton, nie? Nie ma nic chyba. No, zdrapeczka pusta. Szkoda. Myślałam, że będzie coś konkretnego, a tutaj nie ma nic. No dobra, sprawdzamy kolejne szczęśliwe linie. No może tu będzie jakaś wygrana? No mówię, super się zaczęło. 5 zł w zdrapce za złotówkę. No, ale później wychodzi jak wychodzi, ale wiadomo, gest się liczy, bardzo mi się, no, ucieszyłam, spodobało mi się to, co Marek zrobił. Sprawdzamy dalej. No, tu jest tęcza. Więcej tęczy nie ma, bo biedronek to nie widzę. Słońce. Czy jest tu słońce? Nawet słońca nie ma. Co za zrabka? Ej! Tu mają się sypać symbole. Kwiat. I tu jest kwiat. Gdzie, co to jest? To jest ten diament. Taki kwadratowy, ale diament. Diament. No i tyle. Tyle z diamentów chyba. Chyba, że ja jestem ślepa, nie? No, ale to wyjdzie. Lepsze niż krzyżówka.
klucz jest jeden, tu. Tu jest drugi. Co tu jest? Winogrono, czyli o. Jest jedno winogrono. Czy jest więcej winogron? No chyba nie. Chyba, że nie widzę. Sakwa. Sakwa. Tylko jedna sakwa była. Cytrynka. O, tutaj jest cytryna. Tutaj też. Cytrynki, cytrynki. No, powiem wam, że no jakaś tragedia. Już prawie połowę symboli, ale dwa co wydrapane. O, truskawka. Chciałam chyba truskawkę. Ach, chyba mi się zdawało. Nie, widziałam. Dobrze, dobrze mi się zdawało. Truskawka. Czyli więcej jest jakiś truskaweczek. Czegoś, nic nie ominąłam, chyba nic. Złoto, tu jest złoto. Tu jest więcej złota? Nie ma. No ej, co jest z tą zdrapką? My jedziemy tak teraz w dół. Posuwamy się w dół. No i zobaczmy. Tu jest dzwon. I tyle. Gruszka. Ej, no co to za zdrapka? Nie ma w ogóle symboli? Nie wiem. O, ananasa to ja widziałam. Widziałam ananasika. Tu i tutaj. I na tyle. Nie, o, i czekajcie. Truskawka była. Ja nie widziałam chyba tej truskawki właśnie. A tu truskaweczka była. Dobra, kolejny symbol to pomarańczka. Pomarańczki nie ma. Nie widzę pomarańczki. Nie widzę. No to kolejna. Kolejny znaczy symbol Polska. Bardzo trudny język. Ja odmieniać źle czasami. Nie wiem, no źle. Widzicie? Nawet Polka się myli. Wiśnie. Nie ma chyba więcej wisienek. Dobra. Jedziemy z tym tematem. Słonik. O, jest słonik. Jeden. Słonik, podkowa. Tu mamy podkowę. Też mamy podkowy. Banan. Tutaj też jest banan. I tu mamy banana. Rotto pokazuje mi banany. Czy to dobry znak? Pan krab. I tu pan krab. I tu pan krab. Mogłyby być śliwki tutaj, bo widzę, jakby były śliwki, to super by się to rozstrzygło. Jabłuszko. Jedno. I tu ostatni symbol, moi drodzy, to kości. Kości były jedne. Jedyne. Chyba raczej nic nie ominęłam. Żadnej linii nie udało mi się wydrapać. Sprawdzamy. Literki kontrolne. A nie, przepraszam, coś musi być. D, D, D. Ale co to jest? To chyba 3 złote by było. No ale co ja to ominęłam, moi kochani? Ach, jak ja nie lubię tego. Powinnam sobie spisać przedtem w ogóle te symbole. Serduszka nie miałam przypadkiem? No nie. Czemu ja nic nie widzę tu? Gwiazdka. Czy gwiazdkę mam? Nie, nie mam gwiazdki. Serduszko. Serduszka też nie mam. Trefl też nie mam. Śliwki nie mam. Dzwonek. Może ja dzwonek mam? Tylko ja... A jest właśnie dzwono, widzicie? Musiałam być ślepa. I to jest chyba 3 złote. Ach, mam 3 złote. Dobra, moi kochani. Teraz owocowa eksplozja. No i pewnie się zastanawiacie, ile tutaj wydrapę w tej owocowej eksplozji. Tutaj mamy zdrapeczkę, którą mi wysłały
Marek. No i tu jest zdrapeczka z kwotą 3 złote, zwrocik. Dziękuję Ci, Marku, też za tą zdrapkę, chociaż jedna zdrapka pewna, prawda? Żeby nie było w ogóle tutaj minusów, Ty pomyślałeś o mnie, żebym ja nie była totalnie na takim zerze tutaj, ale jak widać, no cały czas coś mi tutaj wpada w każdym rodzaju zdrapek. I teraz zobaczymy, czy w owocowej eksplozji tej drugiej będzie coś też do wygrania. No jakby co nie było, to każdy rodzaj zdrapki jest wygrany. Dobra, no to zaczynamy drapać. Nawdychałam się tego pyłu, wiecie, tego pyłku z zdrapek i mnie coś zakręciło w nosie. Dobra, sprawdzamy, moi drodzy. Nie gadamy, tylko sprawdzamy. Co tutaj mamy? Tu mamy brzoskwinkę, moi kochani. Brzoskwinkę mamy tutaj jedną, tu mamy drugą. Kolejne owoce, figa. Tu jest figa. Figa. Czy Lotta nam pokaże tutaj figę, czy banany? No to zobaczymy. Arbuz i melon. Moi kochani, no. Melony wydrapane są. Melony wydrapane. Na dzisiejszym odcinku arbuziki. Czy są arbuziki? Są arbuziki. Lubię tą zdrapkę, powiem Wam. Lubię, bo to tak, wiecie, w skupiskach te owocki sobie rosną i można taką zdrapkę wydrapać łatwo. I są te owocki w ogóle kolorowe, piękne takie. I boróweczki. Tu jeszcze musimy wydrapać. Ojej. Moróweczki. Zdrapała mi się literka kontrolna, ale to nic. Nie wiem, co oznacza N. Banany. I czy są jakieś gruszki tutaj? Bo chyba nie widzę. O, tu widzę figę, a mieliśmy figę na pewno. Nie, o, tu jest jeszcze jedna gruszeczka. I tu gruszeczkę mamy. No trochę tych gruszek się znalazł. Jabłko i awokado. Jabłuszko tu mamy. Niedaleko arbuzików. Karambol i pomarańczka. Tu mamy pomarańczki. Karambol. Mamy karambol. No i dwa ostatnie symbole. No, kokosy wydrapane. No, odcinku, proszę bardzo. I co tu, wisienki jeszcze mamy. No i zobaczmy, czy będzie jakaś linia. Czy się jakaś linia nam utworzyła. No, tutaj jeszcze kokosek. No nie, kochani, nie ma żadnego. No tutaj chyba też pomarańczki były. Ale nie było truskaweczki. No to sprawdzamy. Pustak. Moi kochani, pustak. Ale no nie ma co tutaj rozpaczać. Marek mi tutaj wysłał zdrapeczki. Tak jak patrzyliśmy, no to tak. 3 złote. Tutaj była pewna wygrana w owocowej eksplozji. Szczęśliwe linie 3 złote. Czyli razem 6. 8, 10, 15 zł, kochani. 15 zł dostałam tutaj w zdrapkach od Mareczka. Dziękuję Ci, Marku, jeszcze raz za tą niespodziankę, za ten bardzo miły gest. No nic, kochani.
cóż mogę powiedzieć? Serduszka dla Marka tam na dole poproszę w komentarzach. Buziaczki. Pozdrawiam Cię, Marku, serdecznie i wszystkich moich widzów. No cóż więcej mogę powiedzieć? Do zobaczenia albo do usłyszenia w kolejnym moim odcinku. Pozdrawiam jeszcze raz i pa.